Jeden z mężczyzn udał się do postępu, sięgnął po kija, ale pani Ewelina poradziła sobie z tym. Proszę zwrócić uwagę, okazało się, że pani Ewelina to jest policjantka, która po cywilnemu podjęła interwencję, dokonała zatrzymania. W tym momencie zadzwoniła po posiłki, policjanci z patrolu zatrzymują osoby, które wcześniej zaatakowały panią Ewelinę, zakładają kajdanki. Pani Ewelina zabezpieczyła kij, będzie to niewątpliwie dowód w sprawie napaści na tą osobę. Wykonali sprawdzenia osób pod kątem posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i teraz transportują ich za matę. Jeżeli się podobało, to będziemy bardzo skutecznie kopać, ale dla pani Kamili nie stanowi to żadnego problemu. Należy w tym momencie powiedzieć, tym również kobiety poddawane są szkoleniu z zakresu walki wręcz. Policjant, który w tym momencie tarczuje, czyli jest trenerem dla drugiego policjanta, to bardzo utytułowany zawodnik. Za chwilę zobaczymy tylko jego umiejętności. Proszę zwrócić uwagę na dwa piętra zwykłe samochody, które wyprzedzają się przez niebezpieczne, które są zatrzymane przez policjantów. Dwa radiowozy zostały w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualną drogę ucieczki samochodu, w którym poruszają się osoby niebezpieczne przestępcy, którzy za chwilę zostaną zatrzymani. W pierwszej kolejności zatrzymany jest kierowca tego pojazdu. Policjanci zakładają mu kajdanki. Tu każdy policjant wie dokładnie, co ma robić. Każdy jeden z policjantów wydaje polecenia do osoby, która znajduje się w pojeździe, a inni policjanci zabezpieczają miejsce w taki sposób, aby nie doszło do ewentualnego odbicia tych osób. Mężczyzna został już sprawdzony pod kątem posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Został przetransportowany na drugą stronę pojazdu i tam położony na ziemi. Nogi szerzej! Dziękuję! Nogi szeroko! Szeroko nogi, mówię!
Policjanci dokonują teraz sprawdzenia pojazdu, czy nie znajdują się tam przedmioty, które tam nie powinno być, na przykład broń palna lub inne przedmioty, takie jak na przykład narkotyki. Wszystko? Pojazd został sprawdzony, pojedzie nie znajdują się takowe przedmioty. Jeden zatrzymany trafia do Rady Wozu, który się znajduje przed zatrzymanym samochodem, a drugi do drugiego Rady Wozu. Daj! Legnij nogę. Dajemy. Czaj! Do wozu! Teren został zabezpieczony. Policjanci dają sobie znak do tego, że miejsce jest bezpieczne i można opuścić miejsce działania. Jeżeli...